Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj kontynuujemy naszą sagę dotyczącą porównania Mavica Mini i Mavica Air i dzisiaj trochę powiemy na temat tego, jak wygląda aplikacja DJI Go Fly, która jest desygnowana i stworzona właśnie do obsługi Mavica Mini, a także aplikacja bardziej profesjonalna, czyli DJI Go. Będziemy mieli też w tle aplikację Hubsan Zino, gdzie Hubsan jest naszym statystą. Mamy tutaj wersję Pro i będziemy trochę rozmawiali na ten temat, co Hubsan wziął do siebie z tej aplikacji DJI, bo tu faktycznie jest trochę cech wspólnych. Zaczynamy w takim razie od aplikacji DJI Go Fly i w kilku żołnierskich słowach powiem Wam, jak ona wygląda, jak się sprawuje i jak to wszystko tutaj się obsługuje. Słuchajcie, dla kogo jest ten materiał? To jest bardzo ważna sprawa, dlatego że ja nie tworzę go dla siebie, tylko dla innych osób, prawda, żeby dać pewną wartość. To jest materiał dla osób, które jeszcze wahają się nad zakupem swojego pierwszego drona, też wahają się nad wyborem, czy może Mavic Mini, czy Air, a może Hubsan Zino właśnie Pro, kto wie, bo mamy tutaj 3 drony dostępne w tej chwili. I w tej drugiej części powiem na temat użyteczności, tych cech użytkowych, ale samej aplikacji, bo pamiętajcie, że jeżeli dron wzbije się w powietrze, zostaje nam tylko kontroler wraz z aplikacją w ręku i urządzeniem mobilnym i to praktycznie jest decydująca sprawa. Jeżeli chodzi o te 3 aplikacje, zarówno Hubsan Zino, jak i DJI Go czy DJI Fly, niestety one są wszystkie w języku angielskim. Nie mamy tutaj niestety, tak jak mówiłem, wersji polskiej. Ja robiłem taki przewodnik zarówno z DJI Go Fly w ramach Mavica Mini warsztatu, jak i cały warsztat dotyczący aplikacji DJI Go 4. Natomiast to, co mogę powiedzieć, jest ona dosyć intuicyjna. Oczywiście DJI Go Fly jest bardzo intuicyjna, bo nawet jak wejdziemy po raz pierwszy do niej, ja teraz nagram ekran i Wam to pokażę. Jak wejdziemy po raz pierwszy do tej aplikacji, to mamy samouczek, mamy te wszystkie poszczególne kroki, jesteśmy prowadzeni właściwie za rękę po tej aplikacji. Jeżeli tylko znacie angielski w stopniu komunikatywnym i podstawowym, jesteście w stanie tą aplikację zrozumieć i ogarnąć. Oczywiście, jeżeli osoby znajdą się takie, które nie radzą sobie z angielskim, będą musiały posłużyć się albo translatorem, albo dopytać na grupie, czy dopytać kolegów. Aplikacja DJI Go Fly jest fajna pod tym kątem, że faktycznie jest dosyć przejrzysta i intuicyjna i widać, że producent też stworzył ją, no można powiedzieć tak nieco w biegu, dlatego że ona już była modyfikowana w tej chwili. 2 modyfikacje. Pierwsza, jak tylko weszła, to pokazano tutaj stan na przykład baterii na tym głównym i ilość satelit na tym głównym ekranie na górze. Natomiast teraz niedawno mieliśmy możliwość zdjęcia stref NFZ poprzez zgłoszenie i kolejna sprawa to możliwość współpracy z telefonami. Więc uważam, że chyba kluczowa i to, od czego trzeba zacząć, to sprawdzenie, czy Wasze urządzenie mobilne jest kompatybilne z aplikacją DJI Go Fly, z aplikacją Hubsan, a także z aplikacją DJI Go. Można to sprawdzić albo w sklepie Play, albo w App Store, lub też na stronie DJI Go w produktach, tam mamy desygnowane aplikacje i urządzenia mobilne właśnie do danej aplikacji. Tak, w ten sposób. No i dobra, przejdźmy teraz do DJI Go Fly. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu jest ekran startowy, który pojawia nam się. Mamy tutaj oczywiście też profil i szereg ustawień. Ja mówiłem o tych ustawieniach już wcześniej. Są tutaj flight logi, czyli są nasze wszystkie zapisy lotów, które odbyliśmy. Są też ustawienia te podstawowe na tym etapie, zanim jeszcze wejdziemy do aplikacji. Następnie wchodzimy do camera view, czyli do takiego rzutu, do takiego obrazu, który pokazuje nam kamera. I tutaj mamy do dyspozycji też podstawowe parametry, jeżeli chodzi o obraz, a mianowicie stan baterii, jakość połączenia, status, tą diagnostykę, taką jak tutaj świeci nam się w tej chwili na czerwono, czyli unable to start w tym momencie. Mamy przełączenie statusów, czyli trybów S, C i P. To jest to. Na dole jest mapa, jest też telemetria, czyli prędkość pionowa, pozioma, odległość w pionie i w poziomie. To jest telemetria. Mamy też parametry foto, wideo właśnie na samym dole po prawej stronie. Odtworzenie poprzez przycisk play naszych filmów i zdjęć. Nagrywanie lub robienie zdjęć tym przyciskiem czerwonym i ustawienie
foto, wideo lub quickshot. Jak widzicie, jest to bardzo proste. Do menu już głównego, tego bardziej szczegółowego wchodzimy poprzez trzy kropki i ono jest bardzo intuicyjne. Mamy tutaj tylko pięć tych głównych gałęzi menu, czyli safety, control, camera, transmission i about. Bardzo proste menu, które też w sposób intuicyjny działa. Nie trzeba specjalnie dużo tutaj poświęcać czasu na zgłębienie tego menu. Oczywiście jest kilka takich spraw, o których mówiłem wcześniej. Nagrywałem taki film 5 ukrytych cech, tak, aplikacji i Mavica Mini. Też nagrywałem osobny film dotyczący ustawień gimbala, więc to można sobie sprawdzić. To, co mogę powiedzieć o tej aplikacji ogólnie, ona z czasem jest dopracowana coraz lepiej. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że ona jest może w 70-80% dopracowana. Brakuje tutaj paru takich rzeczy. Między innymi na przykład, jak jesteśmy w tym widoku, jest mi trudno wrócić z pozycji menu. Nie jestem w stanie, czy dopiero za którymś razem jestem w stanie to zrobić. No i następna sprawa, jeżeli mamy jasne niebo tutaj na górze i są te białe parametry wyświetlane, faktycznie nie widać tego, co się dzieje, i to są te dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o parametry i ustawienia foto, wideo, to zwróćcie uwagę, teraz mamy wideo i nie mamy tutaj możliwości przejścia w tryb manualny, możemy jedynie zablokować ekspozycję, to jest ta rzecz, którą jesteśmy w stanie zrobić i kompensować tą ekspozycję. Ale nie mamy świadomości, jakie parametry zmieniamy, czy to jest ISO, czy to jest shutter speed, czyli migawka, czy zmieniamy właśnie, no przysłony tutaj nie zmienimy, czyli nie wiemy, czy regulujemy de facto ISO, czy shutter speed i jaki jest ten czas naświetlania, więc to są kluczowe rzeczy, dlatego że profesjonaliści, którzy stosują zasadę na przykład 180 stopni, czyli podwójny klatkaż, to jest migawka, tutaj niestety tego nie są w stanie wyregulować. Przy ustawieniach zdjęciowych, popatrzmy jeszcze, jak to wygląda, ustawienia foto, można tutaj przejść w tryb manualny i tutaj już pokazuje nam się czas faktycznie, czyli migawka, pokazuje nam się ISO i pokazuje nam się manual metering, czyli faktycznie na tej podstawie jesteśmy w stanie już ustawić nasze parametry ekspozycji. Dwa parametry wchodzą w grę tylko, shutter speed i ISO. Nie mamy tutaj profili, nie mamy tutaj zdjęć RAW i nie mamy tutaj rozdzielczości innych niż 1080 i 2.7, to regulujemy bezpośrednio z tego prostego menu, więc jest to ekstremalnie prosta aplikacja użytkowa. Mogę powiedzieć tak, ma swoich zwolenników, szczególnie wśród uczestników takich użytkowników okazyjnych, weekendowych, wakacje od czasu do czasu, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące latamy i to jest właśnie do tego aplikacja, to nie jest aplikacja profesjonalna, więc jest intuicyjna, łatwo do niej wrócić i łatwo z niej korzystać, natomiast jeżeli mamy ambicje, żeby wyciągnąć coś więcej. Na tych trybach, jak pokazywałem, blokada ekspozycji to jest wszystko. Nie osiągniemy tutaj zdjęć na przykład w AEB, trzeba to zrobić ręcznie. Nie osiągniemy HDR, nie osiągniemy panoramy i paru takich podstawowych rzeczy, takich jak na przykład pliki w RAW, czy zaawansowane profile, czy regulacja balansu bieli. Tego nie mamy. Nie mamy sharpness, nie mamy kontrastu. No, jest tutaj, nie mamy saturacji też ustawienia, wszystko już za nas zrobiono wcześniej. I to jest tyle, jeżeli chodzi o aplikację DJI Fly. No mogę powiedzieć, ma swoje zalety i wady, ona na pewno się trochę rozwinie i będzie aktualizowana. To jest jej największa siła, że jest aktualizowana na bieżąco i być może dostaniemy coś więcej. Nie mamy tutaj też trybów inteligentnych, oprócz czterech quickshotów, o tym mówiłem wcześniej i o tym jeszcze będziemy sobie pewnie mówić, ale na teraz, jeżeli chodzi o funkcjonalność aplikacji DJI Go Fly, tyle. Jeżeli chcecie coś więcej, oczywiście są moje filmy, są materiały też szkoleniowe i z warsztat, jeżeli ktoś chce zgłębić, może też właśnie w ten sposób podążyć tą ścieżką dalej. Przejdziemy teraz do aplikacji DJI Go, ja tylko przepnę drona i porozmawiamy, powiemy parę słów na temat funkcjonalności tej drugiej aplikacji, a mianowicie DJI Go 4. Zatem do dzieła. Sponsorem tego epizodu jest autorska platforma wiedzy i wymiany doświadczeń stworzona przez Rafała, czyli Drone Bootcamp, gdzie uzyskasz dostęp do wszystkich jego szkoleń online, obecnych i przyszłych, comiesięczny warsztat online, wcześniejsze premiery nowych odcinków na YouTubie, sesje pytań i odpowiedzi na żywo w co drugą sobotę,
Dostęp do tajnej grupy LATAM DJI Dream Team. Darmowe uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych typu plenery dronów, a także indywidualny kontakt z Rafałem w ramach Office Hours. Słuchajcie, drugą aplikacją, którą dzisiaj omawiam, to jest DJI GO 4. Jest to aplikacja dużo bogatsza, o niebo bogatsza od DJI GO Fly. Ona już obsługuje takie drony nawet jak Mavic 2 Pro czy Phantom 4 Pro V2, czyli widać, że jest desygnowana dla dronów już bardziej profesjonalnych. A zaczęła się nawet już od Sparka, czyli Spark jest najtańszym dronem, który był w historii obsługiwany przez tą aplikację DJI GO 4. Jest ona bardziej złożona, ma jak widać już na pierwszy rzut oka bardziej złożone menu i faktycznie zarówno ten ekran startowy, jak i możliwość ustawień, możliwość konfiguracji i możliwości same są znacznie szersze. Popatrzmy w takim razie na sam ten przegląd na górze, na ekranie głównym. Widać, że mamy tutaj już radary, które są związane z tym, że działa nam system Obstacle Avoidance. Jest radar z przodu i z tyłu. Pokazuje nam odległość i pokazuje nam na czerwono status niebezpieczny, zielono w porządku. I właśnie dzięki temu jesteśmy w stanie zorientować się, jak to wygląda. Możemy też wyłączyć, co jest ciekawe, poszczególne sondy. I to menu działa w taki sposób i program działa tak, ta aplikacja, że można przechodzić do poszczególnych ustawień albo z pozycji głównego, tego górnego paska na samej górze tutaj, albo możemy przejść poprzez wejście już do poszczególnych menu i tam jest tego trochę więcej, bo mamy ustawienia już poszczególnych możliwości, czyli main controller settings, general settings, ustawienia sond, ustawienia samego kontrolera, ustawienia transmisji, baterii, jak widzicie, i ustawienia gimbala i About, czyli General Settings. Jest tego dużo więcej. Ja nie będę teraz omawiał wszystkich tych możliwości, tylko zwrócę uwagę na parę spraw, które są kluczowe. Przede wszystkim możemy ustawiać praktycznie wszystko. To, czy sondy nam działają, czy nie, czy dolne sondy nam działają. Tutaj nie wspomniałem o tym, że w Mavicu Mini nie jesteśmy w stanie wyłączyć tych dolnych sond właśnie, natomiast w Mavicu Air jesteśmy w stanie VPS-y wyłączyć. Mamy dużo lepszą diagnostykę, mamy możliwość zaprogramowania klawiszy funkcyjnych dwóch kontrolera w przypadku Mavica Air. Jest też więcej ustawień, jeżeli chodzi o ustawienia manualne, fotograficzne i ustawienia wideo, czyli możemy ustawić zarówno ISO w pełnym zakresie, możemy ustawić migawkę też w takim zakresie, jak sobie życzymy. Możemy ustawić oprócz tego rozdzielczość, klatkaż, możemy ustawić format wideo, balans bieli, jesteśmy w stanie nasz styl ustawić, czyli ostrość, kontrast i saturację. Można skorzystać z tych presetów, które już są możliwe. Możemy też profil kolorystyczny skorzystać z dwóch, albo DCine-like, albo z profilu normalnego. Plus dodatkowo mamy tutaj szereg ustawień, takich jak świecenie diod, na przykład podczas wykonywania zdjęć. Alarm auto overexposed to akurat jest, czyli prześwietlenia, natomiast video caption to są napisy, to też jest wcześniej w tej aplikacji DJI GO, ale mamy też możliwość zapisu na karcie i na pamięci wewnętrznej. Jak widać, te ustawienia są zdecydowanie bogatsze. Przejdźmy do ustawień fotograficznych. Jak widać, jest bliźniacza sprawa, też mamy tych ustawień bardzo dużo pod tym względem. Więc ta aplikacja już wymaga od nas więcej uwagi, więcej czasu na to, żeby się z nią zapoznać, ale za to daje nam bardziej profesjonalne możliwości i bardziej profesjonalne efekty. Jeżeli jesteście i teraz właśnie, w zależności od waszych preferencji, czy jesteście użytkownikiem tylko weekendowym i doraźnym, latacie rzadko dronem lub też latacie często i wykonujecie rzeczy świadomie, na przykład takie rzeczy jak powiedzmy fotografie, zobaczcie jakie tutaj są profile, HDR, czy AEB, czy panorama.
tego nie znajdziemy już w tym, w DJI Go Fly. Tutaj mamy między innymi właśnie możliwości wykonywania panoram. Podobnie sprawa ma się z inteligentnymi trybami lotu. One w tej chwili nie są, te tryby inteligentne, aktywne, bo nie lecimy, ale widać, że ich jest zdecydowanie więcej, bo mamy i Point of Interest, i Tap Fly, i Cinematic Mode, Tripod, Smart Capture. Możemy tym dronem sterować też poprzez gesty dłonią. Mamy śledzenie, czyli Active Track, Quick Shoty, które są w DJI Fly, no i tryb normalny. Także widać, że jak popatrzycie na to z perspektywy właśnie tego, co chcemy zrobić, nawet z takiej perspektywy jak bezpieczeństwo, bo nie zawsze te sondy nam są potrzebne. Jeżeli chcemy na przykład Maviciem Mini przelecieć przez ciasne bardzo miejsca, te sondy działają nam zawsze, te sondy dolne, i w tym momencie na przykład Mavic Mini może doprowadzić do kolizji nas tylko dlatego, do kolizji własnej, tylko dlatego, że sondy zadziałają i podniosą Mavica Mini do góry, a my tego nie chcemy zrobić, więc korzystanie z DJI Go 4 i z Mavica Air jest bardzo świadome. Mamy też wpływ nawet na takie rzeczy jak parametry i ustawienia baterii, czyli na przykład kiedy, na jakim progu nam się pojawia alarm. Pokazuje nam też takie rzeczy jak napięcie na poszczególnych celach, temperaturę, takie detale jak ilość ładowań, produkcja baterii. Więc widać, że tego jest data produkcji baterii, więc widać, że tego jest zdecydowanie więcej. Tutaj na przykład mamy ustawienia tych klawiszy funkcyjnych, prawda? Recenter gimbal na przykład, gimbal follow albo FPV mode. Tutaj mamy blokadę ekspozycji z poziomu kontrolera, więc widać, że faktycznie jest tego więcej. Natomiast nie dla wszystkich to musi być stworzone. Ja uważam, że aplikacja DJI Go Fly jest dosyć zaawansowana. Zresztą skoro zrobiłem na jej temat, ja uważam, że aplikacja DJI Go 4 jest dosyć zaawansowana. Nawet zrobiłem na ten temat specjalny warsztat, to co mówiłem wcześniej. Zatem trzeba się do niej przyzwyczaić. Trzeba przynajmniej tydzień, dwa tygodnie poświęcić na to, żeby ją opanować w takim stopniu, która da nam satysfakcję i jest jednocześnie takim uzasadnieniem dla tego zakupu. Więc jeżeli już kupujemy drona droższego, trzeba się nastawić, że spędzimy z nim tydzień czy dwa tygodnie i poświęcimy ten czas na ogarnięcie możliwości i na wykorzystanie tych możliwości. No bo nie sztuką jest wydać pieniądze, tylko sztuką jest skorzystać. Tutaj oczywiście mamy też takie funkcjonalności jak APAS, jak widzicie, Advanced Pilot Assistance System, i Mavic Air jest w stanie nam ominąć przeszkodę i polecieć albo z boku, obok przeszkody, albo nad nią. To są te dwa główne zachowania. I to mniej więcej tyle. Ja też nie chcę tutaj przedłużać specjalnie. W obu aplikacjach mamy histogram, więc to jest świetne. Mamy też siatkę. Kilka rzeczy jest wspólnych, na przykład ilość satelit, w tej chwili możliwość odblokowania już tych sond, więc pewne rzeczy są wspólne. Natomiast żeby się mocniej wkręcić, trzeba mieć dużo więcej czasu na aplikację DJI Go 4. Nawet ma, i co ciekawe, ta aplikacja różni się w zależności od drona. Każdy dron ma swoje indywidualne możliwości, tak jak Mavic 2 czy Mavic Zoom, 2 Zoom czy Mavic 2 Pro mają zupełnie inne tryby inteligentne. Mają szereg ustawień, takich jak na przykład Mavic Pro ma, 2 Pro ma ustawienia przysłony, ma też inne profile kolorystyczne na przykład. Więc każdy dron, który jest obsługiwany przez aplikację DJI Go 4, każdy model też ma inną funkcjonalność. Na tym etapie myślę, że wystarczy to, co pokazałem Wam. Już to pozwala na ogarnięcie i na taki szerszy horyzont i na rozeznanie, jak te aplikacje wyglądają. To, co powinniśmy wiedzieć, że aplikacja DJI Go Fly jest intuicyjna, jest prostsza. Na jej ogarnięcie nie trzeba tyle czasu, a jednocześnie jeżeli nie macie pewnego rytuału latania, to łatwiej Wam będzie wrócić do niej, dlatego że aplikacja DJI Go 4 już ma w sobie tych sporo możliwości, sporo takich funkcji, które wymagają wkręcenia się głębszego. Teraz dla kontrastu zobaczymy, jak wygląda Hubsan i podsumujemy całość. Zatem przejdźmy do innego producenta.
Słuchajcie, przechodzimy do trzeciej aplikacji dzisiaj, a mianowicie do aplikacji Hubsan Zino. I to jest ciekawe, że ta aplikacja obsługuje zarówno Zino Pro, jak i Zino w wersji podstawowej. Ona jest zbliżona trochę do DJI Go. Widać od razu, że mamy rozkład ekranu bardzo podobny do DJI Go 4 właśnie. I status jest na górze. Teraz wejdziemy sobie do Zino. Wchodzimy do Enter Main, Camera View i teraz powinniśmy już mieć obraz z kamery. Jest. Jak widzicie, z ostrością bywa różnie w Hubsanie, ja ją dostrajałem tutaj na większą odległość, dlatego z małej odległości ta ostrość nie działa tak dobrze jak w DJI. Natomiast rozkład jest bardzo podobny tych klawiszy. Telemetria jest całego ekranu głównego i klawiszy jest podobny i funkcjonalności. Telemetria jest na dole z prędkością i odległością. Zapis jest podobny do DJI, bo też mamy w tym miejscu, czyli w środku po prawej. Natomiast podgląd zdjęć też jest właśnie poniżej tego klawisza na górze. Przełączanie to samo, wideo i foto. Następna rzecz, regulacja pracy gimbala też możliwa jest. Tutaj widać, że skokowo, ale możliwa też jest właśnie z pozycji samego ekranu głównego, czyli z pozycji aplikacji. Powyżej, to co jest jeszcze charakterystyczne przy tej aplikacji, tego nie mówiłem na początku, warto przełączyć telefon od razu w tryb samolotowy, dlatego że mamy też częste komunikaty o tym, że rozłącza nam się kontroler z telefonem. W tej chwili nie mamy tutaj karty pamięci, jest też słaby sygnał GPS, więc pojawia się od czasu do czasu parę alarmów, ale nie przejmujmy się tym. Popatrzmy w takim razie, co tutaj jeszcze mamy, co jest charakterystyczne. Przełączenie trybu wideo i foto jest tu. Ustawienia, zwróćcie uwagę, że mamy dwa ustawienia. Jedno tutaj powyżej, jest to ustawienie pseudoręczne, manualne, to co mówiłem, ale widać, że nie jesteśmy w stanie w tej chwili za dużo zmienić. Balans bieli regulujemy albo automatycznie, albo sunny, albo cloudy. Kolor, mamy też kilka rzeczy do zmiany tutaj. Nostalgiczny, bright, black and white, czy ordinary, zwykły. Widać, że ta aplikacja, ona w pewnym sensie jest namiastką DJI Go 4 i że Hubsan starał się tutaj nadążyć za tym, co robią Chińczycy z DJI. Natomiast no, jeszcze wiadomo, że ona jest prostsza i że nie ma aż takich dużych możliwości. Przejdźmy jeszcze do tych ustawień tutaj większych. Widać, że mamy tutaj Return Home Altitude jest, model Zino Pro. Searching po Apron, to jest ciekawe, bo faktycznie on wyszukuje naszego spotu, czyli naszej maty startowej z tej pozycji podczas lądowania. Są też ustawienia, jeżeli chodzi o prędkości, vertical, horizontal speed, heading speed. One nie są specjalnie aż tak rozbudowane. Jest też test, jeżeli chodzi o dokładność GPS-a. Mamy też informacje o tym, jakie są tutaj wersje samej firmware'u. Jest to też ciekawe, bo tutaj aktualizujemy poprzez ściągnięcie ze strony i później wkładamy kartę pamięci na przykład do slotu. Wykonujemy kilka takich stopniowych aktualizacji. Kontroler osobno, dron osobno i kamera osobno. Można się do tego przyzwyczaić. Na początku byłem trochę zszokowany, ale faktycznie tak jest. No i tutaj jeszcze cały ten moduł, jeżeli chodzi o lewą stronę. Tu są tryby inteligentne, jak zobaczycie. Jest ich trochę więcej. Normal, hyperlapse, waypoints, orbit, follow me, following mode, czy follow me, creative video, line fly mode i panoramic photo. To są te możliwości, jeżeli chodzi o tryby Hubsana. Na górze są jeszcze ustawienia, informacje. Stan baterii, napięcie, ilość satelit, transmisja i tego typu rzeczy, plus sygnał GPS i przejście do głównego ekranu. Więc ta aplikacja stanowi namiastkę DJI Go 4. Ma swoją specyfikę, ona nie jest tak super dopracowana, czy nie jest w tak dobrym stopniu dopracowana. Mógłbym powiedzieć, że jeżeli na przykład DJI Go Fly, które też ma swoje pewne zagwozdki, ale mimo wszystko, jeżeli ona jest dopracowana, ta aplikacja tak w 90%
5%, to aplikacja Hubsana może w 75%. Pozostawia po prostu trochę do życzenia. Ale jeżeli znamy tę specyfikę, to wiemy o co chodzi i wiemy dokładnie, jak sobie radzić z Hubsanem. Na pewno tutaj mamy, jest to dron budżetowy, natomiast jest to już najtańszy dron, ja mogę tak powiedzieć, najtańszy dron, który ma te profesjonalne ambicje, czy semiprofesjonalne ambicje, gdzie już znajdziemy trochę ustawień, gdzie już znajdziemy pseudo profile kolorystyczne. Jest taką namiastką już do dronów DJI. Jeżeli na przykład jako pierwszy dron chcemy użytkować Hubsana Zino, czy w wersji podstawowej, czy Pro, czy dwójkę, to już pozwoli nam na wejście właśnie w świat tych dronów bardziej no, profesjonalnych, to jest może trochę za dużo powiedziane, ale w świat tych dronów, które już mogą więcej. Dobrze, słuchajcie, podsumowując, co mogę powiedzieć. Każdy dron ma pewną specyfikę. Jeżeli chodzi o aplikację, pod tym kątem dzisiaj patrzyliśmy, widać, że najbardziej zaawansowana jest DJI Go 4 zdecydowanie, ale też najbardziej wymagająca od nas. I teraz każdy z użytkowników ma swoje pewne preferencje, czyli każdy z użytkowników ma inne podejście, chce czegoś innego od swojego drona, prawda? Pierwsza osoba tylko cieszy się okazjonalnymi fotkami i to, że może wykonać fotki z góry, to już stanowi dla niej dużo. Druga osoba chce strzelać w trybach manualnych i na przykład regulować balans bieli, bo jest fotografem. Natomiast trzecia osoba chce mieć drona po prostu bardzo taniego i wtedy wybiera na przykład Hubsana i jego aplikację. W tym drugim filmie moim założeniem było to, żeby pokazać wam coś głębiej. To, co nie rzuca się na pierwszy rzut, to, co nie wychodzi na tym pierwszym etapie podstawowym, kiedy tylko macamy drona, czy oglądamy drona właśnie w salonie, tak? Ale to już jest ten etap eksploatacji, kiedy nam zostaje w ręku właśnie kontroler podczas lotu razem z urządzeniem mobilnym i kiedy musimy sobie radzić podczas lotów i ogarniać temat. Ważna sprawa, żeby sprawdzić w opisie aplikacji w sklepie Play albo w App Store, czy wasze urządzenie mobilne jest kompatybilne z tą aplikacją. To jest podstawa. Bo było tak na przykład w Samsungach, w niektórych modelach Samsungów, że nie były kompatybilne z aplikacją DJI Go Fly. W tej chwili już wprowadzono to. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że każda z tych aplikacji ma swoją specyfikę, jest inna. Dlatego przed zakupem zróbcie rozeznanie i zadajcie konkretne pytania. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę o umieszczenie pod filmem. Ten cykl będziemy rozwijać i on będzie toczył się. Też będę starał się odpowiadać na pytania, więc być może zrobimy też jeden odcinek oprócz samych lotów związanych z pytaniami i odpowiedziami. Na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć! Sponsorem tego epizodu jest autorska platforma wiedzy i wymiany doświadczeń stworzona przez Rafała, czyli Drone Bootcamp, gdzie uzyskasz dostęp do wszystkich jego szkoleń online, obecnych i przyszłych, comiesięczny warsztat online, wcześniejsze premiery nowych odcinków na YouTubie, sesje pytań i odpowiedzi na żywo w co drugą sobotę, dostęp do tajnej grupy LATAM DJI Dream Team, darmowe uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych typu plenery dronów, a także indywidualny kontakt z Rafałem w ramach Office Hours.